To znaczy, lepiej można było się obracać w gronie przyjaciół, była większa lojalność. Może to jest taka trochę mitologia, dlatego że było też donosicielstwo, ludzie walczyli tam powiedzmy o jakieś tam stanowiska, zapisywali się do partii dla kariery i tak dalej, ale przynajmniej w środowisku młodzieżowym, tu w Polsce, na pewno było tak, mówiło się białe koszule, czarne dusze. To znaczy, nie tylko kto do czegoś należy, kto się zapisał, kto nie nosi długich włosów, może nawet to było nietolerancyjne, kto dba o dobra materialne, kto się chce dorobić, to nie jest nasz człowiek, to jest człowiek podejrzany, to jest człowiek zły.